kochani, witam Was serdecznie. Zapraszam Was dzisiaj na vloga, vloga domowego, ale nie standardowego. Ja w fartuszku jestem, bo powiem Wam, że od wczoraj trwają intensywnie przygotowania do dzisiejszych urodzin Ignasia, na które Was ze sobą zabieram. Zobaczycie dzisiaj, jak to wymyśliłam, jak to zorganizowałam. Oczywiście pogoda mi zaczyna psuć szyki, bo od rana pada. Właśnie przestał padać deszcz, więc liczę na to, że do 12 wszystko się rozpogodzi. Dlatego, że o 12 jest imprezka Ignasia, przyjadą koledzy, mamusie przywiozą chłopców, no i pod moją opiekę, ale przyjedzie też moja siostra, bo wiadomo, z Oliwerkiem, bo to jest przyjaciel Ignasia, nie tylko kuzyn. No tak, jakoś tak nie bardzo mi się podoba, jestem taka ulizana. Związałam po prostu włosy, bo głowę myłam, robiłam wieczorem dopiero trening, bo po prostu wczoraj myła o tyle spraw, miałam załatwienia, plus zrobiłam nowe paznokcie, taki baby boomer razem z takim pyłkiem, więc szczęśliwa jestem, jestem szczęśliwą posiadaczką nowych paznokci, ładnych, zadbanych dłoni, ale roboty wczoraj miałam co niemiara, zrobiłam wczoraj ciasto na pizzę, upiekłam 24 babeczki, z których jakby skleiłam tort, taki ala piracki. Dzisiaj rano zrobiłam kanapeczki, przygotowaliśmy wszystkie przystawki z Ignasiem, znaczy takie wiecie, chrupki, popcorn, on już wszystko chciał wczoraj wysypać, więc wszystko musiałam zakrywać ścierkami, foliami i tak dalej, żeby to nie powyschało albo nie zrobiło się miękkie, takie wiecie o co chodzi. Wczoraj sprzątanie, wczoraj miałam też gości oczywiście, no bo wczoraj były prawidłowe Ignasia urodziny, więc wczoraj była rodzinka, więc się działo, tort i tak dalej. Potem właśnie było sprzątanie i dopiero wieczorem dałam radę zrobić trening. A jeszcze wczoraj przyszły ubrania do sklepu tak naprawdę, więc potrzebuję dzisiaj czasu jeszcze trochę, żeby się obfotografować w tych rzeczach, żeby jutro Wam je wrzucić na stronę, na Instagram znaczy, ale to tak naprawdę po południu, już po urodzinach. Urodziny dzisiaj od 12 do 15, liczę, że tak to, no chłopcy, że przeciągną tak do 4 maksymalnie, dlatego, że już o 5 kładę mało i wiadomo, no już potrzebujemy ciszy i spokoju, ale wszystkie mamusie są o tym poinformowane, więc myślę, że problemu nie będzie. Wymyśliłam dla dzieci poszukiwanie skarbów, więc z chęcią Wam pokażę teraz, jaką mapę zrobiłam. Mapę zrobiłam sama na takim, wiecie co, papier był do pakowania prezentów, na takiej rolce, ja tą rolkę rozwinęłam tak naprawdę. Namalowałam mniej więcej mapę, wycięłam ją, opaliłam po brzegach, trochę ją porwałam, trochę kredą pomalowałam, trochę mazakami. Jest 5 punktów, gdzie chłopcy znajdą w tych punktach monety, a w ostatnim kulminacyjnym punkcie, gdzie powinien być skarb, będą paczuszki z prezentami, tam mają po chrupkach, mamby jakieś i takie różne pierdółki, takie, których na stole nie będzie, żeby nie było to samo. Więc teraz Wam wkleję taki króciutki filmik z Instagrama, jak wykonałam tą mapę. Tutaj z barudzącą Lusią pokazuję Wam, jak zrobiłam mapę, piracką mapę skarbów. Tak wygląda mapa skarbów. Mam nadzieję, że Ignas odgadnie te punkty i będzie prowadził swoich kolegów. Tutaj będą małe niespodzianki po drodze, a główny skarb kryje się tu. Tak, wolałam Wam wkleić ten filmik niż nagrywać od nowa, bo już ją zwinęłam, już ją skleiłam woskiem, więc już za późno, żeby ją rozwijać, już Ignas ją rozwinie, sam będzie prowadził swoich gości. No i mam nadzieję, że chłopcy zrobią dzisiaj flagę piracką, taką ogromną, farbami na prześcieradle. Chyba, że nie będą chcieli, będą mieli jakieś swoje pomysły, tam już Ignas spakował całą ogromną reklamówę różnych gadżetów piracko-rycersko-walecznych, nie wiem, po prostu on wszystko to łączy razem i mają zamiar się bawić. No więc ja myślę, że po prostu będzie wspaniały dzień, a ja jestem wykończona. Dzisiaj treningu nie robiłam, też wieczorem dzisiaj będzie. Jestem zmęczona na maksa, a tyle jeszcze roboty przede mną, więc ja nie przedłużam, kończę, ale chodźcie, pokażę Wam, co już udało mi się zrobić. A jak się wyjrzy przez okno u Ignasia, och, szpaki. Widać stolik, który przygotowaliśmy z mężem. On jest w takiej ceracie czarnej w białe grochy, pasującej do pirackiego motywu. No i tutaj jeszcze chciałam takie powiesić trójkąty, napis, balony, ale cały czas czekamy, czy to się rozpogodzi, czy nie. Myślę, że tak, bo tam jest jasno w Niemczech. Ciepło jest, bo jest 20 stopni. No liczę na to, że naprawdę ta pogoda na Ignasia urodziny się stanie, zrobi, bo fajnie było tutaj zrobić właśnie piracką imprezę. No nic, wszystko zależy od pogody, czy robimy w domku, czy na dworze. Okej, pokażemy Wam z Łucją, co tutaj pięknie wymodziłyśmy dla chłopaków. Pogoda, jak widać, na zamówienie, więc zacznijmy od tego, że jest tutaj balon.
jak widzicie, adekwatny do urodzin. No i teraz tak, mamy takie stateczki z cukierkami, stateczki ze zwierzątkami, stateczki z żelkami. Tu mamy sałatkę arbuzową, w arbuzie sałatkę. Wszędzie są powywracane wody, bo wiatr wieje, żeby podtrzymywał talerzyki, serwetki, jak widzicie, kubeczek jest nałożony. Na wierzch każdy chłopiec ma tutaj taki kapelusz do założenia. No tu akurat ciocia będzie siedzieć, więc ciocia nie ma kapelusza. Tu mamy kanapeczki, które wetknę tą flagę, ale to ja już jak przyjdą dzieci. Tu są po prostu pomidorki do kanapeczek. Tutaj są koreczki z winogrona, w które właśnie wbiłam to. Tutaj jest soczek jabłkowy. W kubeczkach mamy paluszki i różne inne przekąski, plus sztućce, słomeczki. I to jest zamiast tortu dla Ignasa, czyli tak jak sobie wymarzył, świeczka numer 6, flagi, czekoladowe babeczki z kinderkami, które się roztopiły. Hity Oreo, czyli to, co Ignas lubi najbardziej. Znowu żelki. No i tylko tyle. I tutaj baloniki takie, to Ignaś sam powbijał, sam tak wymyślił. Tu mamy takie trójkąciki i napis Piraci razem z Czachą, oczywiście po angielsku, niestety polskich napisów nie da się kupić, więc tak wygląda, tu jest drzewo podparte, niestety deską musi tak zostać. Tak wyglądają szóste urodzinki Ignasa, no i będziemy szukać skarbu niedługo. Dobra, czekamy na gości. Witam Was ponownie. Słuchajcie, dziś jest kolejny dzień. Tak, Lusia siedzi przy piekarniku, bo nagada tam sama ze sobą. A ja dzisiaj odstrojona w suknię długą, długą suknię z Westy Boutique. Są dzisiaj moje 32 urodziny. Wybieram się w gości. Nie ja goszczę. Wczoraj ja miałam gości, przedwczoraj miałam gości. Dzisiaj ja uciekam w gości, idę do moich rodziców. Idziemy wszyscy tak naprawdę. Dostałam dzisiaj kwiaty od dzieci. To są kwiaty od mojej siostry i od szwagra. Dostałam karty do HM-u od teściowej, karty do HM-u od siostry. Dostałam od męża fantastyczny dresik, który Was nie później pokażę. Dostałam, kochani, tak jak mówiłam, karty do HM-u prosiłam, więc wszyscy mi je podarowali. Rano zrobiłam trening, ogarnęłam się, włosy zakręciłam, zrobiłam makijaż, mąż się zajmował maleńką. Teraz ja malutką będę usypiać i odzywam się do Was, że wczoraj po prostu padłam. Lusiu, ciągle mnie zespół. Padłam wczoraj naprawdę ze zmęczenia, bajerancka była zabawa, szukanie skarbów, ale chłopcy tak dali po prostu czadu, no wiecie jak to jest po prostu z dziećmi, kinder party na całego. I ja już godzinę 17 w łóżku leżałam, no więc, ale zregenerowałam na szczęście, siły dzieci mi się dały wyspać, więc czuję się fenomenalnie. No i cóż, z dobrą formą, uśmiechem, zaczynam dzień, a Wy kontynuujcie go ze mną, wiadomo, vloga teraz nie zakończę, bo wczoraj to ledwo co nagrałam. Jeszcze raz to powiem, Słonka, ale jeżeli obserwujecie mnie na Instagramie, to doskonale mniej więcej wiecie, co dostanę na urodziny. Dlatego, że już mam taki zwyczaj, że kiedy się zbliżają moje urodziny, to ja mojemu mężowi podsyłam linki, czyli albo do jakiejś biżuterii, albo do jakiejś bielizny, albo do jakichś ubrań, albo do jakichś perfum i tak dalej, i tak dalej. Podsyłam mu linki i wiem, że będę zaskoczona, bo nie wiem, co z tego wybierze, ale wiem, że zawsze coś z tej kategorii, więc rozczarowana nie będę. W ogóle założyłam sobie naszyjnik, kochani, taki kaskadowy, to jest z HM-u. A ten łańcuszek to jest od męża. I właśnie, że dostałam na dzień mamy takie kolczyki, kółeczka, a pragnęłam je na urodziny, znaczy kółeczka po prostu, kolczyki złote, to w tym roku postanowiłam poprosić męża o jakieś fajne sportowe ubrania, w których będzie mi wygodnie, ale takie sportowe, modne ubrania. I pokażę Wam, co sobie wybrałam, dostałam. Po prostu dzisiaj jestem zachwycona tym, że akurat to wybrał. Ja sobie wszystko rozpakowywałam z folii, bo wszystko to jest z Zalando. Już Wam pokazuję, to jest bluza, którą
sobie wybrałam, a od męża dostałam. Bluza jasnofioletowa, to jest taka krótsza bluza, ona tam gdzie się kończy, tam się będą zaczynały leginsy. I kwestia noszenia leginsów z gołym tyłkiem też już poruszałam nieraz, ale tak ten zestaw był cały czas przedstawiany, że teraz wypracowałam sobie trochę pośladki i mówiłam zawsze trochę nie, trochę sama sobie zaprzeczam. Leginsów nie nosi się jako spodnie, tylko jako rajstopy, chyba że ćwiczymy w nich. No to ja ćwiczyć w nich nie będę, a zdecydowałam się wziąć leginsy i krótszą bluzę. Tak wszystkie modelki były ubrane, tu jest akurat modelka, która była właśnie na Zalando. Tak, i to jest szczuplutka modelka. Ja mam pupę i mam czym wypchać to ubranie, a takie kobiety, które mają uda i pupy, bardzo mi się podają na Instagramie właśnie w leginsach, więc postanowiłam też w ten deseń pójść. Jak będzie, to zobaczymy, ale tak naprawdę bluzę samą mogę nosić do jeansów z wysokim stanem, nawet do spódnicy z wysokim stanem, więc jasnofioletowa bluza, trzy paseczki, Adidas tutaj jest na przodzie, taki drobny, delikatny rozmiar, to jest SK, dlatego, że tutaj pisało tak, SK, bo że to jest rozmiarówka 36, rozmiarówka zaniżona, więc zdecydowałam się na rozmiar sy. I no i co? No i taka bluza. Do kompletu dostałam, co właśnie bardzo mnie cieszy, leginsy. Na leginsy zdecydowałam się chyba na rozmiar M, z tego co pamiętam, tak, 38. No i leginsy też jaśniutko fioletowe, trzy paski. Myślę, że będę vlogowała na pewno, jak będziemy jechać na wakacje, a ten zestaw założyłabym właśnie na drogę, bo będzie to coś wygodnego, modnego. No piękny, piękny komplet dostałam, ale co jeszcze bardziej mnie zaskoczyło, to dostałam jeszcze spodnie, które też notabene wybrałam, ale nie spodziewałam się, że to wszystko przyjdzie razem. I spodnie wydają mi się dość duże, chyba będą po prostu luźniejsze, bo jest to rozmiar M38 i one po prostu w pupie będą troszkę luźniejsze. Są to spodnie Pumy, o wyglądają tak na przodzie, o tu mają znaczek, z tyłu mają ten materiał fajny, oddychający, są to spodnie tak naprawdę do treningu. Zwężające się ku dołowi. Na dole mamy zameczki, one są tutaj na dole obcisłe, bardzo elastyczne, czyli super i do treningu, i do chodzenia. I o to mi chodziło, żebym mogła mieć takie spodnie, w których mogę biegać, mogę ćwiczyć, mogę robić moje treningi, ale dodatkowo mogę je założyć po prostu do bluzy i wyjść na miasto. No więc takie moje prezenty. No kart Wam nie będę pokazywała, bo dostałam karty. Jeszcze później na dole pokażę Wam przepiękny bukiet. Dobra, do później. Hej, jesteśmy u rodziców, już troszkę jesteśmy, ale odzywamy się, tak mamy tutaj kawałek pikniku, tam kawałek pikniku, troszkę skaczemy na trampolinie, trochę się huśtamy na huśtawkach, a teraz poszła moja mama, tata mój poszedł zjeść obiad w końcu, już się wyszalał z wnukiem, a moja mama poszła po lody, więc będziemy jeść, no kto będzie jeść, ten będzie jeść, ja dzisiaj ochoty w ogóle nie mam na lody, jedynie jabłka wcinam, jakoś tak po prostu słucham organizmu i jem to, co mi podpowiada. Mam ochotę na jabłka, już cztery jabłka za mną. I no i taki dzień. I zaraz wracamy do domku, bo szczerze Wam powiem, że jeszcze chciałabym parę rzeczy zrobić, więc wracamy do domku. Może dzisiaj szybciej zamyka sklep, bo jest niedziela i będziemy robić takie porządki domowe, ogródkowe, więc ja już ściągam tą suknię, już przestaję udawać damę. Tak o, ubrałam sobie espadrylę do tego dzisiaj. I tak naprawdę zabieram się za porządkowanie ogródka. Mąż będzie czyścił auto, będą polerować z Ignasem. I tak naprawdę ja już się tutaj z Wami żegnam. Wiem, że mało się działo, no ale takie były te nasze dni. Znaczy dla mnie się bardzo dużo działo, dla Was się mało działo, bo mało nagrywałam, ale bywa i tak. Wiem, że lubicie najbardziej domowe vlogi, takie gdzie siedzę i gadam, więc myślę, że takich u mnie nie zabraknie w ciągu tego lata, ale teraz możecie już się spodziewać tylko vlogów wakacyjnych, jak to oglądacie, taka prawda. No, bo niespodzianka jest taka, że jak Wy to oglądacie, to ja już jestem nad morzem. Dobra, kochani, do zobaczenia, trzymajcie się cieplutko. Bye.